Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Krynicy, 26. Forum Ekonomiczne, Paweł Czuryło, Interia. Krzysztof Jednak, Dziennik Gazeta Prawna. Naszym gościem jest pani Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, tak naprawdę przed oficjalnym rozpoczęciem forum usłyszeliśmy o nowych planach Ministerstwa Rozwoju, usłyszeliśmy o nowych planach wspierania eksporterów. A jakie jest miejsce Giełdy Papierów Wartościowych w planie Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Mateusza Morawieckiego? Słyszeliśmy o planie budowy kapitału. No właśnie, to jak to jest? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest bardzo dobrym miejscem na pozyskiwanie kapitału, a te wszystkie przedsięwzięcia potrzebują kapitału. Ważne, żebyśmy podkreślili, że warszawska giełda jest jednym obecnie z niewielu rynków, gdzie w ogóle ten realny kapitał jest pozyskiwany, gdzie te emisje są. Mam na myśli zarówno emisje akcji, jak i emisje obligacji. Można powiedzieć, że są nowi chętni także do tego, aby wchodzić na warszawski parkiet. 20 podmiotów w tej chwili ubiega się o to, aby ich prospekt emisyjny był zatwierdzony, w tym 13 nowych podmiotów. Wracając do samego planu, obok kwestii pozyskiwania kapitału na te przedsięwzięcia, także przedsięwzięcia innowacyjne, start-upy, i my jako warszawska giełda ostatnio także na to nacisk kładziemy, aby pewne programy informacyjne, edukacyjne i konkretne działania kierować w kierunku startupów. Ale także giełda to bardzo ważne miejsce do budowania oszczędności długoterminowych, a bez tych oszczędności długoterminowych nie będzie także rozwoju. Pani prezes, kluczowym punktem planu budowy kapitału jest założenie, że Polacy będą dobrowolnie oszczędzać na emeryturę, a pracodawcy będą im dokładać swoją część składki, żeby te środki na emeryturę były większe. Tylko jak przekonać Polaków, którzy będą oszczędzać na emeryturę, żeby te pieniądze lokowali na giełdzie? Po pierwsze, trzeba przekonać Polaków, że powinni oszczędzać w długim okresie. Bo jest chyba rzeczą już dzisiaj wiadomą, że nasze emerytury będą dużo niższe niż nasze obecne dochody. Jeśli nie będziemy oszczędzać, więc powinniśmy oszczędzać. Jednocześnie warto chyba mówić, i to jest taki podstawowy element, że należy dywersyfikować, rozrzucać swoje pieniądze, nazwijmy w różne miejsca, czyli część na przykład w banku, część na przykład na giełdzie. I giełda jest dobrym miejscem, zwłaszcza z punktu widzenia klienta indywidualnego, do długoterminowego oszczędzania. Jak popatrzymy w dłuższym horyzoncie czasu, to w wielu przypadkach na warszawskiej giełdzie były naprawdę spektakularne wzrosty, nie do osiągnięcia na zasadzie klasycznej lokaty bankowej. Trzeba powiedzieć, że jest też ryzyko. Właśnie, czyli na straty inwestycyjne z ostatnich lat powinniśmy trochę przymknąć oko i myśleć o tym, że te inwestycje, te oszczędności mają pracować w znacznie dłuższym terminie i wtedy z zyskiem. Mówimy o oszczędnościach długoterminowych. Jeśli mówimy na emeryturę, to oczywiście w zależności od tego, kiedy zaczniemy oszczędzać, to jest perspektywa kilkudziesięciu czy kilkunastu lat. Ja myślę, że pojawią się też nowe instrumenty, które będą atrakcyjne z tego punktu widzenia. Są prowadzone prace nad rozwiązaniami ustawowymi w zakresie tak zwanych REIT-ów. Mam nadzieję, że te REIT-y będą publiczne, czyli będą oferowane przez warszawską giełdę, a to jest bardzo dobry instrument nie tylko dla rozwoju nieruchomości komercyjnych, ale także do długoterminowego i bezpiecznego oszczędzania. Pojawiły się listy zastawne na warszawskiej giełdzie, też element, instrument dobry do długoterminowego oszczędzania i mówimy o tych bezpieczniejszych instrumentach, czyli obarczone niższym ryzykiem niż inne instrumenty, czy chociażby gra na tak zwanym foreksie. Pani prezes, a jak przekonywać Polaków do właśnie oszczędzania na rynku kapitałowym? Bo oni przez lata zdarzało się tak, że słyszeli na przykład od polityków, że to jest jednak kasyno, że tu się nie oszczędza. Jak pokazywać te zyski właśnie w długim terminie? Jak ich przekonywać jednak, że warto uczestniczyć choćby w dywidendach ze spółek?
od pół roku nie mówimy w ogóle o kasynie. To jest słowo, które wyrządziło trochę krzywdy warszawskiej giełdzie i trzeba teraz odbudowywać to zaufanie. Zaufanie odbudowuje się dużo dłużej, ale wydaje mi się, że pewne efekty są. To, co nas na przykład bardzo cieszy, to ogromne zainteresowanie jednym z naszych programów edukacyjnych, ale powszechnie dostępnych, szkołą giełdową. Otóż jest tak dużo chętnych do uczestniczenia w tym programie, że jest to bardzo budujące. Czy spodziewa się pani prezes w związku z tym wzrostu liczby inwestorów indywidualnych na giełdzie? Bo jak dotąd tych inwestorów ubywa. Niestety w ostatnich latach liczba inwestorów indywidualnych na warszawskiej giełdzie zmalała. Jest kilka czynników, wymienię chociażby dwa. Tak zwany trend spadkowy, co nie pomaga w patrzeniu na inwestycje właśnie przez ten krótki horyzont. Mówimy o oszczędnościach długoterminowych. No i druga kwestia to jest Forex, który zabrał część inwestorów indywidualnych. Oczywiście tych nastawionych bardziej na spektakularny, krótkoterminowy zysk, ale trzeba powiedzieć, że na Forexie ponad 80% graczy traci. Czy Forex, to prowokacyjne pytanie, czy Forex staje się takim zakazanym słowem, podobnie jak kasyno? Proszę zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu, nazwijmy to, ograniczono tego rodzaju grę. W Europie też mamy już pierwsze sygnały, że niektóre kraje ograniczają możliwość korzystania, nazwijmy, z tego rodzaju instrumentów klientom indywidualnym. Inne zakazują określonych form reklamy. Ja myślę, że także regulatorzy coraz bliżej przyglądają się temu, co jest na Forexie. A jeszcze na chwilę wróciłbym do tych indywidualnych oszczędności Polaków. Jaką ma pani diagnozę? Dlaczego w Polsce nie przyjęły się tak bardzo, może jak liczyliśmy, choćby indywidualne konto emerytalne, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego? Gdzie leży problem? Po pierwsze w chęci oszczędzania, po drugie w kwocie, jaką można odłożyć w ramach tych programów. Po kolejne wydaje mi się, że także kwestia pewnego być może skomplikowania czy niewiedzy w tym zakresie. Ja osobiście uważam, że programy emerytalne, które będą oferowane Polakom, powinny być przede wszystkim proste. Przede wszystkim proste i zrozumiałe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Małgorzata Zalewska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.